idąc po śladach swoich poprzedników, papieża Jana Pawła II, którego nazywaliśmy papieżem miłosierdzia, bo on wypuścił, napisał encyklikę Iles in misericordiae, o Bogu bogatym w miłosierdzie. Potem papież Benedykt, który napisał encyklikę Deus Caritas Est i powrócił w tej encyklice do problemu miłosierdzia. Dzisiaj papież Franciszek, idąc po śladach swoich poprzedników, znowu chce przypomnieć światu, że nie ma innego wyjścia, nie ma innej drogi, jak zwrócić się do miłosierdzia. Ale sam tytuł tej książki jest znamienny. Miłosierdzie to imię Boga, bo rzeczywiście Bóg, który się objawiał w Starym Testamencie, w pełni objawił się... W pismach hebrajskich się mówi, nie w Starym. Nie ma nic starego, nie ma nic nowego. Jeśli chodzi o Słowo Boże, jest aktualne w wieki, Jest to takie bardzo tajemnicze imię, bez końca, bez początku. Na wieki. Bóg powiedział, Słowo Boże trwa na wieki. Nieba, niebo i ziemia przeminie, ale słowa moje nie przeminą. I te słowa były tu na Nowym Świecie 40. W sklepie brytyjskie i zagraniczne towarzystwa biblijne się mieściło. Nowy Świat 40. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.